Co jest święte niepodległości? To tylko nasza siła, to tylko narodowcy, tylko rysy, petardy, tylko maskotki. Kości. I na dzień dzisiejszy całym tom rozdmuchanki wokół marsza niepodległości Polski na setną rocznicę można określić tylko jednym zdaniem. Co nam obca ściema wzięła, to nie szablem już, a rozumem, patriotycznością, logiką odbierzemy, odściemy tej. Wniosek, oświadczenie na Marsz Niepodległości, na prowadzenie tego Marszu Niepodległości włożył kto? Narodowcy. Nie będziemy brać historycznej kolejności, kto zdobył władzę, marszałek Piłsudski i Dmowski, który skarżył się na Zachód, na samego marszałka Piłsudskiego, że on nieprawomocnie zajmuje urząd, rząd Rzeczypospolitej, już która powstała z tych kolan rozbiorowczych. Ale to historyczny gmach i ci narodowcy, którzy chcą być z przodu tego lokomotywa patriotycznego, powinni coś wiedzieć o historii, przynajmniej Polski, a potem włamywać się naprzód tego lokomotywa polskiego, polskiej patriotyczności. Ale to historyczna rzecz. A w rzeczywistości wyszło to, że to lewackie i aferalne, etc. W tym rodzaju to nie będzie śmiecie, a w tym rodzaju złożyło pozytywny udział w tej historii z podaniem, wnioskiem prowadzić ten marsz niepodległości, kurde, polskie. Z tym poparciem, które mają te nie tylko pseudonarodowcy, może oni i są normalni narodowcy, bo oni już nie mendlerowcy, oni już nie siakie takie. Widzę, że trochę coś tam jakieś ruszenia są, ale im jeszcze trzeba uczyć się długo, jak i ukraińskim też nacjonalistom, jak być poprzodu, z przodu nacji polskiej, a w Ukrainie Ukraińcy ukraińskiej. Uczyć się to nie tylko rysy i petardy, to jeszcze coś. Dlatego i pozytywną rolę tutaj wygrała, zagrała Gronkiewicz Waltz, że właśnie, że ona nie chciała to totalnie zabronić, zakazać, ale że pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej, którego wybrała cała Polska, prawie cała, większość przynajmniej, nie wybrała narodowców, wybrała Andrzeja Dudy. I pod jego patronatem powinien być i odbyć się ten marsz niepodległości. Setna rocznica. I bardzo trzeba, żeby wszyscy Polacy wcisnęli sobie nareszcie do rozumu, że święta niepodległości to nie mecz piłkarski, to nie rysy i petardy, które po temu meczu idą na uliczne walki, starcia i reszta gówna małoleckiego. Wszyscy to powinni zrozumieć i osobiście narodowcy, że to święto, to trudy, działa wiele pokoleń Polaków, milionów. Są jeszcze i wojsko polskie, są jeszcze wszyscy Polacy z innych różnych opcji politycznych i reszta, które kiedy zostają się podzielone, jak to robili narodowcy w II Rzeczypospolitej, to wychodzi zawsze 39 rok. Czym więcej dzieleń, czym więcej pogardy tej pychy, egocentryzmu, egoizmu i zawłaszczania niepodległości, zawłaszczania święta niepodległości. Bo gdy wy chcecie przywłaszczyć sobie niepodległość, to proszę bardzo, do obrony terytorialnej, do wojska, do sił gorących miejscach na mapie, tam gdzie polska armia, wojska polskie bierze udział do misji pokojowych. Proszę bardzo, go, go! Nie, kurde, oni tam nie idą. Oni idą tylko na piwo i na ćpanie i na rozrabienie.
idą tylko na sprzeczki z faszystami lub antyfaszystami. I to oczernia, bardzo oczernia trudy, miliony śmierci męczennictwa, męczeństwa Polski całej z innych wieków. Wystarczy tego, że tyle pomyłek, które doprowadzali zawsze do rozbiorów, wystarczy tego już tyle, żeby jeszcze to trwało przez malalacki, nie do mózg, nie do rozum tych dzieciaków, które nie rozumiem, że oprócz PR-u są jeszcze rzeczy ponadrządowe, ponadpaństwowe, to jednanie, zjednoczenie i spójność Polski jak całego państwa w jednej garści. A nie tam narodowcy podali wniosek, my to nasze, tak, a nie to nasze. To niech to będzie dla wszystkich, nawet dla postkomuchów, żeby ich pokolenia już nie były tacy jak ci komuchy, żeby oni były stawali narodowcami i prawdziwymi nacjonalistami Polski, bez różnych tam piarskich sztuczek, a nie na obrót, jak to zawsze było. Niby to on narodowiec, a w rzeczywistości widzimy, że on pacholek putynowski lub jeszcze jakiś tam pacholek, który do Polski, do jednoczenia Polski, do niezawisłości, do niezależności nie ma żadnego stosunku. Jak to trudno zrozumieć? Po prostu takie, tacy, malutkie Polacy po szkołach, przedszkolach i reszta śpiewają, przepodnoszą się patriotyzmem Polski. Dzieci tacy, oni są nacją polską, rosną, być nacją polską, a nie być jakimiś PR-owskimi narodowcami, które podają poprzez tej nacji poprzodu wszystkiej tej Polski milionów trudów, patriotów krwi męczennickiej politej. Podajem, tak, my będziemy tutaj pierwsi, a wy idźcie, spierdalajcie stąd, tak, kurde. Nie będzie już takiego, już Polacy na tyle zrozumieli to wszystko fejk, PR tylko. Wasze te wszystkie burdy na marszach niepodległości, na świętach niepodległości, to oczernienie, te burdy, to oczernienie marszów niepodległości. To, kurde, żeby w sercach Polaków ta niepodległość kojarzyła się z czymś złym, z czymś tam radykalnym, z czymś jakimś kryminalnym, jakimś jeszcze głównym. To, co zawsze doprowadza do burt, do politycznej deprywacji i do rozbiorów. Właśnie, święta niepodległości, święta kierunek do rozbioru, tak? Nie będzie już tego, zrozumcie nareszcie. Polska są taka różnorodna. W Krakowie księdze, przebaczcie wszystkim i nie trzeba walczyć, tylko siedźcie i przebaczajcie wszystkim, a w Polsce walka dla walki, wszystkim bruki, wszystkim kostki rzucimy, żeby do każdego doleciało, żeby oni zrozumieli, co jest święta niepodległości. To tylko nasza siła, to tylko narodowcy, tylko rysy, petardy, tylko maskotki. Tylko kości, przemoc wszędzie. Bojcie się nas, kurde. Kurde, taka Polska różnorodna. Krucy rysy, petardy, czarne maskotki. I tyle. Prymityw. A zaśpiewać profesjonalnie piosenki za 50 lat Biały Krzyż potrafili tylko jeden chłopaczek i jedna dziewczyna, Sweet Voices, jak w internecie, i setek spama, które można nazwać wykonaniem Białego Krzyża, piosenki, super, którą napisali czerwone gitary, ale tak i nie potrafili aż na tyle ją wykonać. Fajny, super głos, ale nie za bardzo wykonanie. Zamiast tego, żeby wykonać trudy polskie, patriotyzmu, wykonać i wcielić ten patriotyzm w piosenkę,
Не потрафил ниц. За 50 лет один хлопачек заспевал наилепший вариант этой песенки. Решта ноль. Зеро. Нуль. То мувище само за щебе. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Jak myśl sprzed lat, jak wspomnieć lat wraca.